Cześć, witam Was serdecznie. Bartek z tej strony z kanału roadracing.pl. Dziś omawiamy rowery gravelowe. Założenia są takie i tutaj widzę, że w komentarzach niektórzy z Was domagają się jednego poziomu cenowego. No, ja mam taką koncepcję, że porównuję rowery, które moim zdaniem mają ze sobą coś wspólnego i nawet jeżeli byśmy tak popatrzyli no to ten cross carbonowy ma coś wspólnego z podstawowym rowerem gravelowym karbonowym zachodniego producenta, który kosztuje więcej pieniędzy i może nawet na tle tamtego producenta będzie wyglądał korzystniej, stąd yy, idąc na zakupy no nie zawsze wybieramy zakładamy sobie, że kupię telewizor, ale będę wybierał tylko między tymi, które kosztują 2000 zł może jak ktoś wam coś ciekawego poleci to dołożycie do niego 500 zł, dajmy na to i stąd taka koncepcja, takie krótkie wytłumaczenie, skąd biorą się tego rodzaju porównania na kanale roadracing.pl. Pamiętajcie, proszę, o subskrypcjach. Jest to dla mnie bardzo ważne w dalszym ciągu, ale tak jest na każdym generalnie kanale. 70% ludzi, którzy, ogląda, którzy oglądają kanał roadracing.pl, nie klikają przycisku subskrybuj. Bardzo tutaj Was serdecznie o to proszę. Pamiętajcie też o lajku like i miłym komentarzu, to pomaga rozchodzić się filmom, pomaga dorosnąć kanałowi, a ja też potrzeba jakiejś motywacji do, tej, do tego zajęcia, to nie jest tak, że takie filmy nagrywa się z biegu, jak się niektórym osobom wydaje. Ok, przechodzimy do, do porównania. Pierwszy model to Esker 7 od Crossa. Cena za ten rower to 7599 zł. Mamy tutaj ramę karbonową. Widelec oczywiście, również karbonowy. Lakier wykończony w połysku. Ja rozumiem, że. Jest taka wśród niektórych kolarzy opinia: to już jest oczywiście kwestia gustu, że matowe lakiery są ładniejsze. Natomiast jedną rzecz można powiedzieć o matowych lakierach z całą pewnością. Ja osobiście miałem takie rowery są ciężkie do utrzymania w czystości. Także z tej strony, jeżeli myślicie o wykończeniu, jeżeli jest wersja jakaś do wyboru połysk mat. To, żebyście wiedzieli o tym jednym drobnym szczególe, z czym się trzeba liczyć przy lakierze matowym. No, jak będziesz go intensywnie doczyszczał, to zacznie się świecić i wtedy wygląda jeszcze gorzej. Ok. Napęd tego crossa to GRX widzę tutaj przemieszana 600 z 800. Mamy tutaj również elementy z SLX-a, czyli z grupy MTB. 11 biegowej. Zakres tego napędu to 11 do 42. Koronka na korbowodzie to 40, czyli takie jak na zestawienie 1 x 11, optymalna rozpiętość przełożeń. Mamy tutaj oczywiście stałe osie przelotowe, przepraszam, 12 na 100 z przodu i 12 na 142 z tyłu. Koła tutaj DT Swissy, czyli markowe Markowe obręcze, Obl zaproponowane przez producenta opony to Schwalbe G1 40 To jest bardzo optymalna. mówiłem to już przy poprzednim filmie, że to jest całkiem fajna szerokość Widzimy tutaj kolejne komponenty GRX-a, tym razem 400, także jest tu pełny mix GRX-a Taki mashup, producent zdecydował się wybrać to co mu tutaj odpowiada, to nie jest zła strategia, absolutnie Kierownica i cała reszta wsporników aluminiowa, jednak przy takiej cenie no, nie znalazł się budżet choćby na y, y, sztycę karbonową, która ma zdecydowanie większe uzasadnienie niż kierownica, y, po prostu bardziej efektywnie wybiera nierówności. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia y, ze sztycami, z kierownicami karbonowymi. Kierownica karbonowa od niektórych producentów jasne, jakieś tam mikro takie drgania na pewno chłonie. Natomiast, jeżeli są to takie sztywniejsze konstrukcje, no to o jakiejś mega amortyzacji z przodu nie ma mowy. Ok, także tak jest wyposażony ten rower: Mix GRX-a, Koła DT Swissa i karbonowa rama wraz z karbonowym widelcem. Rower prezentuje się, no to już jest sprawa gustu, ciemne kolory, jasne logo Crossa typowe dla DT Swissa oznaczenia obręczy ogólnie użytkownicy Gravela dzielą się na dwie grupy jeśli chodzi o napędy, zwolennicy napędów z dwiema tarczami z przodu i z jedną tarczą cóż ja mogę powiedzieć, jeżeli mnie się ktoś pyta co bym doradził jeśli chodzi o rodzaj napędu ja jestem zdania takiego, jeżeli jeździsz tym Gravelem tylko w terenie to ma uzasadnienie napęd 1x11 czy tam 1x12 Natomiast, jeżeli jeździsz też na szosie i chcesz mieć wrażenia podobne do, do, do jazdy szosówką, zdecyduj się na napęd 2x11 czy tam 2x12. W zależności od tego, jaki to będzie napęd, no bo rowery gravelowe też mogą być bardzo drogie i mieć napędy biegowe, choćby od SRAMA. Także tak bym Wam mógł doradzić, jeśli chodzi o, o wybór napędu do roweru. Ja osobiście zdecydowałem się na napęd z dwoma tarczami z przodu. Jeżdżę dużo i w, w terenie, ale też będę pewnie po raz pierwszy tego roku wiosną, wczesną będę tego gravela posiadał. I myślę, że będę go brał też na jazdy na szosie. Ok, przechodzimy do modelu Romet. Ostatnio tutaj grupa fanów Rometa wspomniała o modelu Aspire 2. Jest specjalny bonus dla Was, przewidziałem to na sam koniec. Faktycznie jest to bardzo ciekawy model, bardzo fajnie wyceniony, nie ma najmniejszego tematu. Natomiast tutaj mamy model NYK. Był ten rower używany przez parę osób tutaj w naszej okolicy. Ja pochodzę z województwa dawnego, żeby wam wskazać, która to jest część Dolnego Śląska, z dawnego województwa jeleniogórskiego. Także parę osób na tym rowerze śmigało i tak się ten rower prezentuje w obecnym sezonie. Mamy tutaj sztywne osie, i tu taka konfuzja, bo mamy tutaj też pokazane, że jednocześnie rower ma sztywne osie i zaciski. Ale ok, to jest drobiażdżek, nie czekam się, te piktogramy są bardzo fajne, także mi się to podoba. Łatwiej dzięki temu na szybko ogarnąć, co w tym rowerze siedzi. Mamy koła, no oczywiście, 700C, mogą też być 650B, ale tu są 700C. W tym modelu dostępne i ramę karbonową. Widelec również w pełni karbonowy, taperowana główka, czyli stożkowa. Jest to rower na stramie Apex, to dzięki temu rower ten waży. Jeżeli jest to naprawdę 8,5 kg, to jest to bardzo, bardzo konkurencyjna waga, jeśli chodzi o rower typu gravel Jest to w takim razie jeden z najlżejszych graveli na rynku. To tylko pogratulować, sztyca karbonowa to się bardzo ceni i kierownica również jest z karbonu, i to może jakby wskazywać na to, że może faktycznie ten rower jest taki lekki. Siodło od Fizika, czyli no bardzo fajnie wyposażona konstrukcja. I właśnie dlatego zestawiam produkty różnych firm na różnych poziomach cenowych, bo one jednak będą miały ze sobą coś wspólnego. Zobaczycie, że są tak, tak zbudowane konstrukcje, natomiast na ich tle tańszy romet będzie wyglądał nawet na lepiej wyposażonego. Mamy tu 9000 zł, bez złotówki cenę cennikową, i może się okazać, że z tego zestawienia, jeśli chodzi o taką wartość, jakość w stosunku do pieniędzy, no to romet będzie się wyróżniał in plus zdecydowanie. Ok, przechodzimy do propozycji Gianta, no, największego producenta rowerów na świecie nie może w żadnym zestawieniu zabraknąć yy, mamy tutaj cenę za Revolta Advanced 3 9999 złotych czyli 10 tysięcy bez złotówki yy, trzeba wypłacić jeżeli chcesz się tutaj zaprzyjaźnić z takim rowerem yy, i zerknijmy jak jest wyspecyfikowany ten rower yy, mamy tutaj jeśli chodzi o napęd GRX a 400 czyli podstawową grupę GRX Hydrauliczne hamulce i na pewno też sztywne osie. No, nie wyobrażam sobie, tak jest. Nie wyobrażam sobie, żeby w takim rowerze sztywnych osi zabrakło za takie pieniążki Mamy mechanizm korbowy 32-48. Bardzo fajnie, że producent pamiętał, że to jednak jest gravel i nie dał korby 50-34, która jest na pewno dużo popularniejsza i łatwiejsza do pozyskania z rynku, tylko dał korbę dopasowaną do tej gravelowej specyfikacji. Mamy tutaj. Poza, tą, poza tym GRX 400 mamy również w tej samej grupie hamulce i kasetę z Shimano Tiagra 11-34. do Reszta komponentów są to komponenty Gianta. To co, to co tu jest ważne to karbonowa sztyca rozpraszająca drgania, to jest bardzo istotne. I w podobnej konstrukcji kierownica, ale ta kierownica nie jest kierownicą karbonową, z tego co wiem. Jeżeli bym się pomylił, dajcie znać w komentarzu. Zawsze w ten sposób możemy działać. Pamiętajcie też, że producenci na swoich własnych specyfikacjach potrafią się pomylić albo o czymś zapomnieć. Tym bardziej osoba, która to przegląda, może jakieś drobne nieścisłości tutaj czasami przedstawić. Fajnie, że współpracujecie, fajnie, że jesteście w stanie to wyłapać. I działamy dalej. Zestaw bezdentkowy fajnie, że jest to dodane w pakiecie jest, jest, jest płyn, są łyżki, klucz do zaworu pewnie są też same zawory, bo to jest podstawa tego zestawu. Giant od czasu do czasu nie wiem, jakieś mają wachnięcia nastrojów podaje tę informację, że w branży rowerowej jest masa sposobów ważenia rowerów. Tak to jest prawda rowery można wjażdżać na wiele różnych sposobów chociażby samą ramę można zważyć na kilka sposobów, wbrew pozorom jest to możliwe, pytacie się w jaki sposób, no to już Wam mówię można ramę zważyć bez lakieru i bez elementów montażowych, czyli bez haka, bez śrubek do, do koszyków i oczywiście bez sterów i zacisku siodłowego, również w taki sposób można ramę zważyć, albo zważyć ramę pomalowaną i z wszystkimi tymi rzeczami która będzie ważyła 200 gramów więcej Stąd Giant tutaj rację ma, że jest wiele tych standardów, no ale jakoś to zważcie, opiszcie to. E, oczywiście takie rzeczy u nas przechodzą. E, na niemieckiej stronie Gianta zawsze te wagi się pokazują. E, także szkoda, że jest to w taki sposób tutaj u nas ujęte. E, ok, e, tabela rozmiarów. Jeśli chodzi o, e, o rozmiary tego roweru. Mamy tutaj reach i stack proporcje 558 375. No to jest taka klasyczna proporcja jak na rower gravelowy 572 w kolejnym rozmiarze wysokość tego kokpitu. Do tego oczywiście można jeszcze dorzucić jakieś podkładki, czyli jest tu możliwość ustawienia bardzo wygodnej pozycji i w sumie to są najważniejsze informacje w takich recenzjach, żeby ktoś wam to podał, bo dzięki temu wiecie czego się spodziewać po takiej konstrukcji. I, i, i to jest tak naprawdę wartość taka dodana dla Was jeśli chodzi o, o rowery i ich recenzję kąt główki ramy 75 stopnia czyli dosyć płaski kąt główki i on niewiele się wznosi na przekroju kolejnych rozmiarów co świadczy o tym że rower będzie się tak pewnie prowadził no ale nie będzie to mistrz do jazdy po jakimś torze w kształcie slalomu Baza ku 1020 czyli naprawdę spora, fajna baza Q. No, wynika ona też z wielkości opon, które są instalowane w tego typu rowerach. Szerokość kierownicy 420 mm. Zawsze warto też, jeżeli da się, poprosić sprzedawcę o jakiś rysunek albo samemu sobie zwierzyć, gdzie te 420 mm jest. Już wiele razy Wam o tym mówiłem, ale to może być albo na górze, między na osiach kierownicy, na osiach. Baranka albo między środkiem a środkiem na dole kierownicy, lub też zewnątrz, zewnątrz różnie są naprawdę mierzone te kierownice. Fajna cecha u Gianta, która mi się podoba, to zróżnicowanie długości korby. To jednak nie jest rower MTB. I to jest trochę inna specyfika jazdy. I 170 dla niewysokich zawodników będzie znacznym ułatwieniem. Będzie im się po prostu bardziej komfortowo jechało. I dosyć stromy kąt podsiodłowy umożliwiający efektywne napędzanie roweru. No, mamy tutaj też, jak widzicie, informacje trochę, jeśli chodzi o geometrię, gdzie to zostało zmierzone. Także bardzo wartościowa rzecz. Na dole, między środkami kierownicy. Ja kiedyś przez taki błąd. No musiałem się rozstać z jednym z moich rowerów, bo finalnie miałem rower, który u góry między klamkami miał 380 mm, co jak dla mnie jest wymiarem zbyt małym. Ok, przestrzeń na opony to jest do 45 mm. Rower wizualnie, powiem wam na żywo widziałem ten model Giant'a, wyglądają te modele świetnie. Bardzo fajnie, tak jak wspominałem w poprzednim, w poprzednim filmie, no mniej więcej modyfikując trochę geometrię, obniżając przód, tak by wyglądały te CR-y, gdyby miały opuszczone część Czyli Revolt Advanced 3, 10 tysięcy złotych bez złotówki, karbonowa rama. Wagi tutaj niestety nam nie podano. Napęd dwublatowy, jak widzimy na załączonym zdjęciu poglądowym, hydrauliczne hamulce, sztywne osie, czyli już takie wyposażenie naprawdę fajne i cena 10 tysięcy złotych, wyższa od polskich pro propozycji, no i teraz na tle tego Gianta Romet przykładowo już wygląda nieźle, czy Cross. Także no, po to są takie porównania. Dla mnie porównanie, gdzie wszystkie rowery kosztowałyby 8000 złotych jest nudne. Ja lubię rozmaicenie w życiu, to i lubię w porównaniach rowerów. ok przechodzimy dalej. Merida Silex 4000. Jak żeśmy już ostatnio za, tutaj zauważyłem dla Was, poziomy cenowe Merida i Gianta co do złotówki za porównywalne rowery się zgadzają. I teraz zobaczmy, czy ten rower naprawdę jest. Porównywalny, czy będziemy tu mieli podobne komponenty? A jak, GRX 400 yy, mamy bardzo porównywalne komponenty. Jest tu karbonowa rama, waga 9,35 kg, co wskazuje na różnicę w stosunku do ROMETA 850 gram. Yy, czy to jest możliwe? Yy, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, trzeba by było oba rowery zważyć natomiast na pewno specyfikacja Rometa może wskazywać na to, że jest to rower lżejszy ze względu na kierownicę karbonową sztycę karbonową i lekką grupę od SRAMA SRAMA grupy to już historycznie zawsze były lżejsze produkty od Shimano i tak to się prezentowało już od lat ja na pierwszy raz na SRAMie jeździłem na początku lat 2000 a na SRAMie szosowym po raz pierwszy w 2014 roku i na, na Sramie Red jeszcze dziesiątkowym ok, wyposażenie tego roweru Maxis Rambler opony widziałem testy tych opon, fajnie sobie radzą w terenie jest to obo, rower wyposażony w, w, fabrycznie w zestaw z dentką, hamulce hydrauliczne również GRX 400 w, w, reszta komponentów takich istotniejszych to są komponenty w, w, sygnowane przez Meride Czyli no, podstawowa grupa GRX to zawsze jest Shimano, to zawsze jest y, dobrze działający y, osprzęt. Y, macie tutaj dwie tarcze, y, zerknijmy jeszcze y, czy w mechanizmie korbowym jest określona ilość zębów. Y, zaraz zobaczymy, momencik, trzeba to tutaj szybciutko namierzyć. Nie widzę, nie widzę mechanizm korbowy, tylko tyle, ale bez ilości zębów, szkoda, szkoda, że nie podano. Yy, natomiast jest to yy, informacja dosyć ważna i warto to sprawdzić przy zakupie. Pewnie macie jakieś preferencje swoje, zawsze warto to wiedzieć. Jeśli chodzi o geometrię tego roweru, yy, weźmy dla tego przykładu yy, SK. Zerknijmy na moje ulubione wymiary, czyli REACH i Stack Nie, to jednak musimy wziąć XS, jeżeli tu ma być coś w okolicach tego, na czym ja jeżdżę. 588, bardzo wysoka pozycja kierownicy i 379. Merida w Polsce jest dostępna w Bike Atelier. Ewentualnie, jak ktoś się interesuje tą marką, tam się powinien udać. Ok, przechodzimy dalej. Propozycja od belgijskiego producenta Ridley Kanzo Speed. Zdjęcie jest poglądowe, umówmy się, jest to niesamowicie gruby wypas. Tutaj, ale tak te rowery aż na żywo nie, są, nie wyglądają. Mamy tutaj malowanie takie typowe dla, dla belgijskiej firmy. Kanzo Speed to karbonowa konstrukcja, osie przelotowe. Napęd jest do wyboru z różnych wariantów. Tutaj trochę bardziej stonowana kolorystyka. Naprawdę te rowery na żywo wyglądają pięknie. GRX 600 kosztuje 11600 zł. Mamy tutaj go wyspecyfikowanego głównie właśnie na grupie GRX 600. I no to jakiś błąd w opisie, ale też widać, że przerzutka przód, tył, jedna z tych przerzutek to może być 105. Prawdopodobnie przednia. Jeśli chodzi o korbę, to mamy 50-34. No, Ridley też tam uważa, że te jego rowery są przeznaczone w pewnym sensie do wyścigów i pewnie dlatego trochę większe korby ładują. Natomiast optymalniejszym rozwiązaniem była jednak, by trochę mniejsza korba. powiedzmy te 48 zrobiłoby istotną różnicę. Zwróćmy uwagę na to, że Ridley Kanzo Speed ma ograniczenie szerokości maksymalnej opony. Realnie ja to przetestowałem na swoim egzemplarzu, to jest 38-39 mm. Fabrycznie jest wyposażane w oponę WTB Byway 30, 700x34, dosyć wąską. Jest ta opona dosyć wąska, nie daje ona odpowiedniego moim zdaniem komfortu w terenie. Jest, zostawia to trochę do życzenia. To bardziej przypomina jazda na tym rowerze w tej sytuacji taką jazdę na przełajówce, jeśli chodzi o odczucia, I, ale to można skorygować. Tak jak mówię, ta konstrukcja już ma trochę lat, stąd ograniczenie szerokości dosyć istotne. I zerknijmy, jak wygląda geometria: 525 mm długość górnej rury, 120 mm wysokość główki czyli jest to bardzo niska główka, jeśli chodzi o to. Dosyć krótka baza Q, jak na Gravela, ten rower, tak jak wspominałem, prowadzi się dosyć sportowo i stack 542 mm, reach 375 w XSC, jest to sportowo dosyć ustawiony rower, no nie ma się co oszukiwać, jeżeli ktoś szuka do takiej zrelaksowanej turystyki długodystansowej, to mimo tego, że ten rower chwyta za serce, jest piękny, to jednak bym polecił czegoś innego poszukać. To jest rower dla takich, którzy lubią trochę poszaleć, lubią depnąć, i ten rower pod takie zastosowania nadaje się idealnie. Tak, jeszcze raz Wam pokażę, jak wygląda ten rower w tym belgijskim malowaniu, i przechodzimy do treka. Wybrałem dla Was model Checkpoint. Yy, kolekcja 2021 już po tym jednym rowerze z, z poprzedniego z poprzednich lat sprawdzamy jeszcze z których to jest kolekcji bo różnie może być Trek na swojej stronie trzyma również stare rowery pokazuje starsze yy, i Checkpoint SL5 yy, karbonowy rower od Treka cena jest wysoka bo taką marką jest Trek tak jak tutaj żeśmy w komentarzach sobie pisali yy, jest to z tego rodzaju kreacja wizerunku poprzez poziom cenowy jest to jedna z metod handlowych stosowana przez marki premium eee, pewne rzeczy kosztują dużo bo właśnie tyle mają kosztować tak mają być widziane eee, i, i z tego względu jest, eee, jest to taka sytuacja jest, to tutaj, jest tutaj użyty do budowy carbon 500 mały łącze iso speed eee, poprawiające amortyzację tyłu roweru eee, jest to jeden, jedna z dwóch marek która eee, stosuje podobne rozwiązania, nie takie same ale mające na celu poprawienie komfortu w siodle widelec, jest to widelec w pełni karbonowy zwężana rura sterowa również z włókna węglowego flat mount, standard montażu hamulców i sztywne osie oczywiście jeśli chodzi o koła to jest to któryś z produktów Bontragera te koła firmowe Trek'a, nawet jeżeli rower kosztuje 15 tysięcy złotych to jakoś wyjątkowo lekkim, lekką wagą nie grzeszą. Opony, no jako duża marka, wszystko dają swoje. To również jest Bontrager, przystosowane do bezdętki. Absolutnie rekomenduję w gravelu, podobnie jak w MTB, konwersję na tubeless. To daje bardzo fajne wrażenia z jazdy i bardzo przyjemnie się na tym wtedy śmiga. Obie przerzutki to jest z GRX 810 i przerzutka tylna ma pojemność zębatki 34 zęby. Korby to są 600 z GRX. -a. Liczba zębów to jest właśnie to, o czym mówiliśmy przy ostatnim rowerze, przy tym Ridleyu, że tam jest tak to mega sportowo, twardo ustawione. Tu mamy 46-30. Bardzo fajne, bardzo to cenię. Szacunek tutaj dla Trek'a za takie podejście. Długość korby jest nawet 165 mm w najmniejszym rozmiarze, także bardzo fajnie, że o tym firma pomyślała. To naprawdę ma wielkie znaczenie dla ustawienia roweru i dla komfortu jazdy oraz dla ym, finalnie też zdrowia samych kolarzy. Ym, jazda osoby, która ma 1,65 wzrostu na korbie 175 to jest po prostu katastrofa, ym, jeśli chodzi o ruch w trakcie pedałowania. Ym, 105 kaseta do 34 zębów Sztyce również mamy tutaj w różnych, w różnych rozmiarach, różnej długości. Jeśli chodzi o przesunięcie, o offset, to mamy po 10 mm. Sztyca jest niska lub wysoka w zależności od rozmiaru, i to jest ta klasyczna dla Treka nasadka masztu, czyli po prostu z ramy finalnie wystaje coś karbonowego. Na to nakładamy taką rurę, skręcamy to i w taki sposób trek. No ma jakąś taką filozofię, która powoduje, że jest to w ten sposób zrobione. Aluminiowa kierownica w różnych rozmiarach, naturalnie i to jest, to jest dobre. Dopasowanie tych rzeczy do rozmiaru to naprawdę jest fajna sprawa. Podobnie z mostkami od 80 do, do 110, w zależności od wielkości, hamulce Gerixe 400. No widzicie, G brakuje, no ale nie, nie czepiamy się takich drobiazgów, to jest bez sensu. Waga dosyć spora, ale to ja bym powiedział, że jak na markę premium rowery Trek'a, poza jakimiś tam SLR'ami za 50 tysięcy, są ciężkie relatywnie. Jak na tą klasę firmy, to coś jest tutaj na rzeczy, jeśli chodzi o wagi tych rowerów. Ostatnio zaciekawił mnie nowy model Emondy. I gdzieś tam odpaliłem sobie jakiś review w, w, na YouTubie No i kurczę, wielki mi rower na góry, bez pedałów, ponad 8 kg, na Ultegra D8. No kurczę, to naprawdę powinno być lżejsze i to może być lżejsze, ale trzeba dopracować rower jako całość. Niestety, jeżeli coś nie gra, to później ta suma jest bezwzględna dla producenta. Jak zwykle bardzo fajna fotka, treka, to na plus dla tego producenta potrafi zaprezentować swój towar. Dzięki temu na rynku sobie radzi świetnie. Ok, Specialized Diverge. Diverge to seria obecna na rynku już od paru lat. Mamy go tutaj dostępnego w dwóch kolorkach. Tu jest taki pstryczek do przełączania. W zależności od tego, jaką, jaki kolorek ramy Wam pasuje. Na kolorach tam się średnio znam. Każdy dobiera to, co lubi. Cena 13 599 zł. Czyli no mniej od Trek'a, znacznie więcej od Giant'a, Meridy, Rometa i Cross'a. Więcej również od Ridleya, no ale nie spodziewałem się niczego innego. Po takim producencie. Mamy tutaj trochę technologii. Z przodu mamy widelec Future Shock z skokiem rzędu myślę, że to jest coś około 30 mm. Nie ma tutaj w tym miejscu informacji, ale pamiętam, jak się tym interesowałem bo to również było w Specialized Roubaix i było to używane przez zawodowców to tam była jakaś krótka informacja o tym. Ok. kierownica o niskiej, bardzo wartości dropu 103 mm, czyli zakładam, że będzie to kierownica z tak zwaną flarą. Krótki, bardzo rich tak jest 12 stopni flary. Mostek dopasowany do tego systemu, o którym Wam przed chwilą mówiłem. Owika Rube czyli pewnie wspólna dla rowerów brukowych, specjalizada i, i tej konstrukcji. Lekka grupa Sram Apex. Czyli ta sama, która jest w ROMAJCie, tylko że tutaj rower kosztuje prawie kilka tysięcy złotych więcej. Oczywiście, uwierzcie mi, że te rowery znajdą swojego klienta. To, to jest grupa, grupa rowerów, na których popyt jest nie tak bym to nazwał. Jeśli chodzi o opony, mamy 38 Pathfinder. Pewnie są to opony od Specialized. Specialized produkuje opony, robi to całkiem nieźle. Jego oprony są całkiem fajne. Geometria tego roweru. Zerknijmy na rozmiar 52 i zobaczmy: stack 577, reach 374, czyli klasyczna gravelowa geometria. Mamy tutaj dosyć wysoki stack, umiarkowany reach, czyli wygodna wyprostowana pozycja. To tego się można spodziewać po specjalizedzie. Długości korby również zoptymalizowane dla wzrostu kolarza i jest to, no to, to po prostu świadczy o tym, że ktoś myśli o tym jak na tym rowerze będzie się jeździło, żeby uzyskać tą satysfakcję, żeby klient wrócił po kolejny rower, bo tak to działa, jeżeli się jakiś rower sprawdza, to z rozmów ze sprzedawcami wynika, że bardzo często klienci wracają po kolejne rowery, a to dla żony, a to dla siebie jakiś drugi rower. I w ten sposób to działa. No to zawsze też zachęca do dobrej obsługi i, i, i w ten sposób się generalnie handel kręci. Ok, Koszt, kąt podsiodłowy 73,75 stopnia. To jest dosyć stromy kąt ułatwiający pedałowanie, przy, przy, przynoszący trochę Was ciężar do przodu. Baza kół 1026 mm. Czyli całkiem spora, no ale tak jak mówię, w przypadku graweli ta baza kół wynika też z tego, że muszą się zmieścić opony w całej tej długości. Stąd, ale pamiętamy, że w Ridleyu ta baza kół to jest poniżej 1000 mm, poniżej 1 m. Hmm, ok, tak wygląda szerokość siodła, no też dosyć spora. Tak wygląda sprawa geometrii specjalizada. Zerknijmy jeszcze na długości mostka, relatywnie krótkie, ale też dopasowane do wzrostu kolarza. Także to jest propozycja od Specjalizada: no marka Premium, jedna z takich najlepiej pozycjonowanych, jeśli chodzi o wizerunek na rynku. I Diverge, cena, powtórzę: 13600 600 zł bez złotówki. Dwie wersje kolorystyczne. SRAM Apex, czyli propozycja od SRAMA. Hydraulika, osie przelotowe, karbonowa rama i system Future Shock. To daje extra specialized w tym rowerze. Kolejna propozycja to Cannondale, i mamy tutaj Topstone na piątkę. Jest tutaj właśnie system, który powoduje, że rama pracuje z tyłu, ma 30 mm skoku. Nie ma tam żadnego amortyzatora ani dampera, nic z tych rzeczy. Jest po prostu jest to zrobione w ten sposób. Nazywa się to kingpin suspension system. Jest tutaj obrotowy pin w tym miejscu i to pozwala tej ramie na pracę w takim zakresie. Ukształtowanie tutaj tych rurek i materiał, który jest do nich użyty do ich budowy, czyli karbon, pozwala na pracę w zakresie mierzalnego skoku 30 mm. Dobrze wyposażony rower. Obydwie przerzutki to GRX 800. Kaseta z 105 wzięta klamko manetki z 600 GRX-a. Hamulce 400, czyli no taki miks. Mieliśmy już tu takie przykłady. W ten sposób ci klienci tego GRX są w pełni kompatybilni jeśli chodzi o, o mieszanie tego wszystkiego. I wygląda to tak, że reszta komponentów opony wzięte od WTB 37, mogłyby być jeszcze trochę szersze na pewno się szersze zmieszczą yy, aluminiowa sztyca zobaczmy, że rower za takie pieniądze ma aluminiową sztycę podczas gdy w Romecie za zdecydowanie mniejsze mamy już karbonową, nie dość ze sztycę to jeszcze kierownice. ale to jest właśnie różnica no, jedni na tym rynku już są mocno osadzeni a inni dopiero o to walczą i tak to później wygląda no, te amerykańskie marki na pewno nie jest to propozycja dla kogoś kto szuka oszczędności przy zakupie zerknijmy na geometrię tego roweru weźmy SMK i, i znajdźmy tutaj w tym zestawieniu stack i reach jeśli chodzi o reach 37,2 stack prawie 55 cm nie jest to najwyższy rower, jeśli chodzi o posadowienie kierownicy bez, bez tam korekcji podkładkami. Natomiast no jest to proporcja na pewno bardziej zrelaksowana niż to, co oferuje rower szosowy. Także różnice tutaj odczujecie. Natomiast są tutaj w zestawieniu rowery, jeżeli ktoś będzie się pytał i szukał roweru do długich, wygodnych przejażdżek, to można znaleźć coś bardziej wygodnego. Jeśli chodzi o samą pozycję, oczywiście tutaj do pozycji też musi, musi się dopasować kolaż. I dlatego warto też ćwiczyć i można się wzmocnić, można pogłębiać tą pozycję. Wszystko jest dla ludzi. Ok. Jedziemy dalej. Mamy tutaj propozycję od Kaniona Grail CF SL7 11200 zł jest tu ten charakterystyczna kierownica od Kaniona, pomysł tej niemieckiej firmy na to, aby wygładzić wam jazdę, jeśli chodzi o pochłanianie wstrząsów. Bardzo ciekawa konstrukcja, wygląda naprawdę nieźle. Canyon zawsze sporo oferuje, jeśli chodzi o o wartość w stosunku, wartość taką kupowaną w stosunku do ceny. 8,88 kg, no czyli dalej wychodzi na to, że Romet jest najlżejszym z tych rowerów. I jeśli chodzi o samego Canyon'a, no to mamy tutaj grupę GRX. Zobaczmy, który to jest dokładnie z GRX'ów. Według opisu jest to 600. -ka. I Zerknijmy w zestawienie komponentów. karbon rama, karbon widelec, 1, 1, 4 rura sterowa. Podkreślam tą różnicę to jest w dziantach i w kanionach spotykane nie mają rury 1, 1, 8 cala finalnie. Na co to się przekłada? Dlaczego warto zwrócić na to uwagę, a choćby na wybór mostków. Tu w tym rowerze prawdopodobnie będziecie używali tego standardowego mostka, ale generalnie ma to wpływ na wybór mostków. Mostków pod 1,1 czwartą jest iluś tam krotnie mniej niż pod 1,18, czyli standardowy rozmiar używany w całej branży. Przednia przerzutka i tylna przerzutka to jest GRX800 z tej serii produkty, czyli najwyższe te modele grx Manetki i, 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 i um, przód tyłu GRX 600, czyli kolejne takie podejście mieszane do tego systemu. Koło DT Swissa, jeden z podstawowych modeli C1850 Spline. Um, wysokość obręczy 23 mm, czyli niski profil wewnętrzna szerokość 22 mm więc te opony układają się na nich bardzo fajnie to ma znaczenie, kształt opony ma znaczenie bardzo duże w czasie jazdy na pewno taka opona zupełnie inaczej wygląda jak wrzuci się na felgę o przekroju 17 mm taką trochę starego typu a na taką 22 nowoczesną ma to na pewno znaczenie Cockpit w tym rowerze jest karbonowy gravel cockpit kokp CF Rich i drop są podane, czyli dosyć krótki reach, dosyć wysoki w porównaniu do innych propozycji drop. Również karbonowa sztyca, czyli naprawdę dobrze wyposażony rower. Wygląda to wszystko bardzo, bardzo przyzwoicie. Mamy tutaj dwie tarcze z przodu. Dla tych, którzy orientują się według tego kryterium przy wyborze rowerów, zerknijmy przynajmniej na efektywną długość rury górnej wysokość główki bardzo niska, ale to jest związane z budową tej kierownicy i długość górnej rury 533 w rozmiarze XS i 557 w kolejnym rozmiarze w SC, czyli to są dosyć duże długości. To jest rower, który Canyon klasuje u siebie jako rower do ścigania się. Miejmy na to baczenie, także Stąd też taka trochę bardziej sportowa geometria. Tak wygląda tutaj. Jeszcze rzut oka na tą kierownicę oryginalną. No, na pewno się wyróżnili w branży. Nie ma dwóch zdań. Ok, na koniec 30 sekund. Rower, który, o którym żeście wspominali w komentarzach pod poprzednim filmem, Romet Aspre Dwójka. Rower, zwracaliście uwagę faktycznie, tak, tak jest. Rower jest dosyć fajnie wyposażony. Ma osie przelotowe i 400, aluminiową ramę i widelec karbonowy. Także krótkie, żeby nie było, że dyskryminujemy polskiego producenta, absolutnie nie. Ok, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wytrwali do końca. Kolejne filmy już w przygotowaniu. Czekam niecierpliwie, aż się skończy zima. Pokręcimy coś na zewnątrz. I wszystkiego dobrego. Pamiętajcie o subskrypcjach, o lajku, o miłym komentarzu. I słyszymy się już za niedługo. Hej!